wtedy lepiej. No tutaj jest system żydowsko-watykański, także powiem co, oni się zawsze boją kamery. Strasznie boją się kamery. Nawet w galeriach, Państwo zobaczą, Stołecznego Miasta Warszawy. Oni się strasznie boją kamery. Im więcej żebrzą, i Dawid żebrze, i znaczy nie ten może, mam nadzieję, ten nasz chłopczyk, tylko ten Zelecki to na pewno ma jakiegoś faceta na wózku inwalidzkim. I każe mu żebrać i zbiera haracze. Temu też kazał. Ja mówię, daj spokój, czy wy w Warszawie możecie wymyślić coś innego? Proszę Państwa, pokazujemy tutaj, tam jest taki pałacyk, jak środek tych budynków, takie miejsce, może nie tyle najwyższe, ale takie, taki statek na środku jest. To jest BGŻ, BPH, Paribas. BGŻ, BPH, Paribas. No i tutaj jak tak dzisiaj znowu wysiadłyśmy, 105 jedzie tylko do Ronda Daszyńskiego. Przepraszam bardzo. Jest godzina 11. Jest, powinien być ciąg a la long do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po prostu zostawiło mi się portfel, ale i bilet, bo przecież co sekunda to kontrola. Oto więc trzeba czekać na taki 105, który dowiezie nas do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji przypominamy i wspominamy złodziejskie banki, proszę Państwa. BGŻ, BPH, Paribas, który właściwie to nic nie daje, bo to jakiś bogacz wykupił ten budynek i na środku stoi taki ala statek. A tam ze 200-300 metrów tego napisu reklamowo iluminescencyjnego BGŻ, BPH, Paribas. I tego jest, że aż niepotrzebnie jest, że aż kamera tego nie uchwyci. Dlaczego? Dlatego, że ten biały neon tak jasno świeci, że po prostu no nie ma takiej elektroniki, żeby i był napis, i było to światło białe. Proszę Państwa, złodziejskie banki, ale to też my nie robimy tego filmu specjalnie. Tylko przy okazji, jesteśmy tu, wysiadłyśmy, jadąc 105, no to masz BGŻ, BPH, Paribas. A ten 105 o godzinie 11-12 już mógłby nie jeździć do Ronda Daszyńskiego, bo tu nie ma standardów jazdy. Trzeba się przesiadać, a jak ktoś, proszę Państwa, kupuje bilet jeden, a potem no, musi kupić drugi bilet. Także tutaj żydostwo jeszcze podskakuje i kaszle i chrumcze, a pociąga nosem w ramach mafii, wiecie Państwo, żydowsko-watykańskich, bo to jest coś jak rak. Ja nigdy nie wiedziałam, co to jest jemioła, aż na Szeligowskiej tłumaczy mi Rysia, mówi, słuchaj, jemioła to jest pasożyt. Siedzi na drzewie i wysysa soki, drzewo musi umrzeć. A jemioła w kosmos leci, bo myśli, że wiesz, skrzydeł dostała. Także proszę Państwa, rak też wynika z podziałów. Biblia mówi, że dom rozdwojony się nie ostoi. Dom rozdwojony się nie ostoi. No. Także tak samo, proszę Państwa, mafie żydowsko-watykańskie. No te żydowskie też jeszcze dzielą się na Chazarów, na różnych takich, którzy się podszywają pod tych Żydów, a Żydami nie są. No różne są cyrki. No szkolił mnie Janek Maciej Witek, wielki znany ekonomista, który po wiele razy był w Rosji, we Włoszech, w Niemczech, we Francji i wszystko wie. Na temat żydostwa to on wie wszystko. Mam nadzieję, że ten 105 to pojedzie gdzieś na Browarną.